Cześć, witajcie na wideotesty.pl. Zapraszamy Was na kolejny gameplay z gry Dying Light, lecz tym razem ruszymy na nocne łowy. Dzisiaj role się odwrócą i to my staniemy się zombie w DLC do gry Be the Zombie. DLC, czyli oficjalny dodatek do gry, w tym przypadku Be the Zombie dodawany jest do każdego egzemplarza Dying Light. Tak więc możemy się wcielić w zombie już w takiej podstawowej wersji, nie płacąc za to dodatkowej kasy. Ze strony Techlandu bardzo fajny gest. No i cóż robimy w tym dodatku Be the Zombie? Otóż wcielamy się w nocnego łowcę, czyli najgroźniejszą kreaturę wśród zombie. Uwierzcie mi, że nocny łowca jest kreaturą, której na swojej drodze nie chcielibyście spotkać. Wcielając się w niego, przejmujemy kontrolę nad bestią, która jest naprawdę szybka, zwinna i inteligentna. Przy pomocy swojego ryku może z kilkuset metrów wyczuć ofiary. A dostanie się do nich nie stanowi najmniejszego problemu, ponieważ nocny łowca szybko biega, wykonuje dalekie skoki, a co najfajniejsze, potrafi też na kilkadziesiąt metrów wystrzeliwać maski, które przyklejają się do powierzchni i przyciągają naszego łowcę, dzięki czemu poruszać możemy się niczym Spider-Man po Nowym Jorku, szybko, z gracją i przede wszystkim skutecznie. No dobrze, może z tą gracją troszeczkę przesadziłem, ponieważ wygląd nocnego łowcy nie budzi niczego innego jak przerażenie. Ofiara, którą dopadnie, wie, że za chwilę zginie. Jednak nocny łowca nie jest bez wad. Jest bardzo wrażliwy na światło ultrafioletowe, dlatego musi unikać bezpośredniego oświetlania właśnie światłem UV, któremu bardzo szkodzi i go osłabia. Jeśli już wpadniemy w taki strumień światła, możemy spróbować się wyrwać przy pomocy ryku i uciec lub unieszkodliwić delikwenta. Do dyspozycji mamy kilka opcji. Możemy zaatakować pazurami, które są w miarę słabe i potrzeba kilku uderzeń, żeby położyć człowieka. Dużo mocniejszym atakiem, a praktycznie 100% skutecznym, jest tak zwany doskok, czyli nocny łowca wystrzeliwuje w stronę swojej ofiary macki, oplątuje ją, a następnie przyciąga się i dusi ofiarę, rozrywając ją na strzępy. Jest to forma egzekucji i bardzo widowiskowa, i jednocześnie odrażająca. Jednak muszę przyznać, że jak na tak potężną kreaturę, nasz nocny łowca jest dość wrażliwy na ataki bezpośrednie, czyli chociażby uderzenie kijem baseballowym czy ostrzał. Naprawdę kilka trafień może nas rozłożyć, dlatego musimy uważać i ludzi najlepiej zachodzić od tyłu, od razu ich wykańczając. Jeśli chodzi o nasze zadania w tej grze, to oczywiście eliminacja istot ludzkich, które będą próbowały zniszczyć nasze gniazda. Czyli jednocześnie naszym zadaniem jest obrona tych gniazd. Możemy robić to albo w pojedynkę, albo w trybie kooperacji połączyć się z innymi graczami i wspólnie bawić się w zombie. Tak więc w tym gameplayu mieliście okazję zobaczyć, jak gra się nocnym łowcą. Przyznam, że wcielenie się w zombie jest naprawdę bardzo fajną odmianą. Nie jest tak ciekawe jak sama gra fabularna, natomiast daje dużo frajdy i możemy troszeczkę poczuć się jak ten nocny łowca, który na nas poluje we właściwej grze. Z perspektywy zombie gra wygląda równie ciekawie, a jeśli gramy w trybie kooperacji, można naprawdę fajnie się bawić. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę, a pełnej recenzji gry Dying Light szukajcie na naszym portalu wideotesty.pl. Pozdrawiam Was, cześć!